Pandemii małpie i małpiej ospy nie będzie? Eksperci zalecają spokój. Eksperci, krążący ostatnio po świecie wirus małpiej ospy nie powstał w żadnym laboratorium. W mediach społecznościowych rozpowszechnianych jest coraz więcej wprowadzających w błąd informacji na temat małpiej ospy, na przykład, że wirus tej choroby powstał w laboratorium. To fake news, zapewniają eksperci. Przekonują też, że wirus nie ma żadnego związku ze szczepionką przeciwko COVID-19. Niemal zawsze, gdy tylko na świecie pojawi się nowy patogen, ukazują się fałszywe informacje o tym, że wymknął się on z laboratorium lub został celowo rozpowszechniony. Tak było w przypadku wirusach IF, a ostatnio także w przypadku wirusa SARS-CoV-2. Nie inaczej jest z wirusem małpiej ospy, wykrytym już w 24 krajach świata u ponad 400 pacjentów. Wirus małpiej ospy nie jest nowych zarazkiem, krążył w Afryce Środkowej i Zachodniej od wielu dziesięcioleci. Mimo to rozpowszechniane są fakty, że zarazek ten to nowa postać wirusa małpiej ospy, skonstruowana w laboratorium. Nie ma jednak żadnych podstaw, żeby snuć takie podejrzenia. Znany jest skład genetyczny wirusa małpiej ospy, jaki poza Afryką zaczął krążyć po świecie. We Włoszech zbadano ostatnio sekwencję tego wirusa wykrytego u pacjenta leczonego w Szpitalu Uniwersyteckim Sadco w Mediolanie. Można go porównać z innymi znanymi szczepami tego patogenu, szczególnie z tymi z Afryki, by wykryć podejrzane zmiany. Jeśli chodzi o to, czy wirusa małpiej ospy mógł pochodzić z laboratorium, to nie ma absolutnie żadnych podstaw do takich podejrzeń, zapewnia w wypowiedzi dla BBC News profesor. Peter Horby, dyrektor pandemii z Science Centre w University of Oxford. Zdaniem specjalisty, najbardziej prawdopodobne jest, że wirus małpiej ospy został zawleczony z Afryki, między innymi. Do Wielkiej Brytanii i zaczął zakażać inne osoby, które nie były, przynajmniej w ostatnim czasie, na kontynencie afrykańskim. To się zdarzało już wielokrotnie w minionych latach, aż doszło do rozprzestrzeniania się tego wirusa na innych kontynentach. Podobnie było z wirusem HIV, który również najprawdopodobniej wywodzi się z Afryki. BBC News sugeruje, że niektóre fakenewsy na temat małpiej ospy powołują się na organizację Nucleart Kreatyny Steven T., która w 2021 rok zainicjowała burzę mózgów wśród specjalistów całego świata. Dotyczyła ona tego, jaka światu może grozić kolejna pandemia i jaki byłby jej hipotetyczny przebieg z uwzględnieniem wirusa małpiej ospy. Jak tłumaczy T, ryzyko takie od dłuższego czasu było podnoszone i analizowane przez ekspertów. Oczywiste było zatem, by rozważyć taki wariant pandemii. Nieporozumieniem są sugestie, że wirus Małpiej OSpa był w szczepionce astrazeneki na COVID-19. To również nie jest prawda. W szczepionce tej jest adenowirus, a ospę powodują pokswirusy. Zapewnia na Twitterze wirusolog profesor Krzysztof Pyrć z Krakowa. Biorąc pod uwagę podobieństwo tych dwóch, to jakby stwierdzić, że obrodziły dzikie maliny, bo hodujemy pstrągi. Nie dajcie się oszukać, przekonuje. Firma AstraZeneca opracowała tak tzw. rekombinowaną szczepionkę przeciwko COVID-19 o nazwie Vaxzevria do wstrzykiwań. Wykorzystano w niej adenowirusa szympansiego zawierającego sekwencję kodującą glikoproteinę z wirusa SARS-CoV-2. Adenowirus pełni w nich rolę genetycznej, taksówki dostarczającej fragment białka tego wirusa, pod wpływem którego w organizmie dochodzi do reakcji odpornościowej przeciwko COVID-19. Nie ma on jednak nic wspólnego z wirusem małpiej ospy. Pokswirusy poxviridae to rodzina wirusów wywołujących kilka rodzajów ospy, w tym ospę prawdziwa, ospę krowią zwaną krowianką, ospę małpią, ospę owczą i tak zwany rzekomą ospekrowią oraz tak zwany mięczaka zakaźnego zupełnie czym innym jest adenowirus szympansii jak też ospa wieczna która w ogóle nie jest wywoływana przez pox a jej nazwa jest myląca jak wyjaśnił w rozmowie z PAP wirusolog profesor Włodzimierz Gut małpia ospa nie atakuje tylko małp występuje także wśród innych drobnych zwierząt afrykańskich Prawie wszystkie zwierzęta, nawet foki, mają zakażenia pokswirusowe, czyli wywołujące ospę, a dwa rodzaje tych wirusów atakują tylko ludzi. Jeden to dość rzadko występuje tak zwany mięczak zakaźny, a drugi to wirus jamy ustnej. Zakażenia te są jednak tak sporadyczne, zaznaczył.